widzicie takie piękne lampy, właśnie dostaliśmy je z firmy Jabez Shop. Chcemy podziękować bardzo i Anetce, i Marcinowi. To tak. To jest niesamowite, jakby wiedzieli, że dzisiaj będę strzelony i będziemy musieli w łóżku nagrywać Antidotum. I to nie koronawirus, to samochód. Strzelił rowerzystę. Zapraszamy do odcinka 150. Pa bam! Pa bam! Dziękujemy za uwagę. Temu panu już też dziękujemy. Witajcie, witajcie. Dzisiaj będzie Antidotum numer 150. I to jest wyjątkowe Antidotum pod każdym względem. Słuchajcie, po pierwsze zostałem znokautowany dzisiaj. Ktoś chciał, żebyśmy nie nagrali. Późno wieczorem nagrywamy. Wjechał we mnie samochód dzisiaj. Jechałem na rowerze. Nie zauważył mnie chłopak. I właśnie... No ale lekarze powiedzieli, że będę żył. Ja też tak nawet planowałem, choć dzisiejsze słowo daje wiele opcji, możliwości. Święty Paweł sam się zastanawiał, ale postanawiam jak Święty Paweł, że ze względu na was zostaję. No. Dobrze, że jesteście. Aha, przynajmniej ze względu. Tak, na was, ze względu na was. No. No, no. Ty też tam byłeś, kochanie. Nie, ja jestem po tej stronie. Dobra, czy czytamy słowo? W ogóle chłopakowi wybaczył, zapomniałem jak na imię, no nie zauważył mnie, jechałem na rowerze, a on samochodem. Okazuje się, że samochody są twardsze od rowerów. Dobra, więc ja będę teraz dodawał antidotum z łóżka, ale wiecie jak się pięknie złożyło? Już wieczór, jest ciemno i we wstępie widzieliście piękne lampy od Anety i Marcina i chcemy wam podziękować, bo jakbyście wiedzieli, że będą nam dzisiaj potrzebne. Mamy dom już wygląda jak profesjonalne studio filmowe. Gimbal, kamera, w ogóle nie no, jest wypas. Lampy do oświetlenia. No, dobra, czytamy. Filipian 1:18-26. Cię prosimy. Bracia, na wszelki sposób głosi się Chrystusa. A z tego ja się cieszę i będę się cieszył. Wiem bowiem, że mi to wyjdzie na zbawienie dzięki waszej modlitwie i pomocy udzielanej przez Ducha Jezusa Chrystusa zgodnie z gorącym oczekiwaniem i nadzieją moją, że w niczym nie doznam zawodu. Lecz jak zawsze, tak i teraz, z całą swobodą i jawnością Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Pozostawać zaś w ciele to bardziej konieczne ze względu na was. A ufny w to wiem, że pozostanę i to pozostanę nadal dla was wszystkich, dla waszego postępu i radości w wierze, aby rosła wasza duma w Chrystusie Jezusie przez moją ponowną obecność u was. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Czy co, jak czytałem to pierwszy raz, no to wiadomo, skojarzyłem to z dzisiejszym dniem, a teraz mi się skojarzyło, taka będzie mała dygresja, bo tam Paweł mówi, że dla mnie, o tutaj, dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Chciałbym serdecznie Państwa zysków pozdrowić z Nowego Jorku. Słuchajcie, nazwisko takie mają. Pozdrawiamy was serdecznie, ale zawsze, gdy czytam ten fragment, to myślę o was, naprawdę. Ilokrotnie nie przeczytam tego, to zawsze pierwsze to jesteście wy, bo to rzadkie nazwisko, ale mógłbym się sparafrazować za świętym Pawłem, poznać was to zysk. Amen! Więc jeśli ktoś jeszcze nie zna zysków, niech ich pozna. I jednych, i drugich naprawdę warto. Wspaniali ludzie. Dobrze. Więc teraz święty Paweł mówi o no o tym, o tej swojej rozterce, nie? O tej swojej rozterce, czy powinien pozostać w ciele, czy umrzeć, być na równi z Bogiem. Ja od dawna powiem, że wolałbym być z Bogiem. Sylwia powie to samo, ale właśnie ze względu na was, ze względu też na moją żonę, dzieci, to w drugą stronę też działa, to jesteśmy tu. No, ciało ma pewne swoje ograniczenia. Gdybym był aniołem i wjechał we mnie samochód, to nic by mi się nie stało, nic by mnie nie bolało.
Teraz mam stłuczone biodro i będę leżał pewnie, no wierzę, że dzięki może modlitwie 3 dni. Daj Boże, oby tak krótko i żeby nie było żadnych komplikacji. I ogłaszam to w imię Jezusa. Amen. No ale Paweł właśnie o tym pisze, że on już wie. On już wie, że warto przede wszystkim żyć z Bogiem. I jak pamiętacie ten sfejkowany fragment Lewica, który czytaliśmy ileś tam temu, z 5 antidotów temu, o tym, jak diabeł zdobywał duszę do piekła, to nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że wyszło, że najbardziej ludzie się boją życia, znaczy stracić życie, o życie, o swoje życie. A nagle Paweł pisze coś zupełnie innego, że dla mnie umrzeć to zysk. I wydawałoby się, że może gość żartuje, ale ja dzisiaj z tym poziomem wiedzy i doświadczenia, jakie mam i relacji z Bogiem, ja wiem, że to jest plus. Że rzeczywiście umrzeć to zysk, nie? Ale wierzę też, że Bóg, może właśnie Bóg mnie dzisiaj ochronił, że nic mi się nie stało. Co to jest takie tam stłuczenie? To nic, no, tylko chodzić nie umiem na razie. Ale mogło się coś stać, mogłem gdzieś uderzyć głową, mogłem, nie wiem, kręgosłup, cokolwiek przy wypadku się może stać. I ja dzisiaj mogę powiedzieć to, że Bóg chce naszego życia ze względu na was. Nawet mam jeszcze jedną taką, takie jeszcze jedno przemyślenie, bo już 2 godziny leżę w łóżku, że przez to, to już dużo myśli przez 2 godziny zdążyło przejść przez głowę, że przez ten fakt, że teraz będę w łóżku, zrobię wiele rzeczy, które już obiecywałem, że zrobię, a ich ciągle nie zrobiłem, bo ciągle było coś ważniejszego, nie? Ciągle jest coś istotniejszego. I wierzę, że ten czas jest właśnie po to, żebym teraz się skupił na tej misji, którą mamy, ze względu na was, żeby parę rzeczy zaplanować, parę rzeczy przygotować, parę rzeczy oddzwonić. No tak to jest z Bogiem, nie? I teraz zobaczcie, Paweł mówi dalej, że nie wie, co ma wybrać, bo mówi, tam odejść to jest zysk, jeśli zaś żyć w ciele, to dla mnie owocna praca, cóż mam wybrać? No tak, bo póki tu jesteśmy, to nie ma zmiłuj się. Typu, o, miałeś wypadek, już, to już możesz zrobić sobie tydzień wolnego do antidotum. Nie, pierwsza myśl, jaka przyszła, będzie się nagrywać. W łóżku, Witek znokautowany, ale będziemy nagrywać antidotum, bo to jest praca, to jest praca. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Pozostać zaś w ciele to bardziej konieczne ze względu na was. No. I tu to was to jest szersze, bo to jest moja żona, moje dzieci. A ufny w to wiem, że pozostanę i to pozostanę nadal dla was wszystkich. Uwaga, dla waszego postępu i radości w wierze, aby rosła duma w Chrystusie Jezusie. Tu jest przez moją ponowną obecność u was. Może byłem gdzieś, gdzie jest, oglądacie, już tam głosiliśmy rekolekcję, to może ponownie będę u was za jakiś czas. Amen. Oby tak było. To ja tyle. Chwała Panu. Chwała Panu. A chciałbym jeszcze coś dołożyć, jedną rzecz. Ona jest, to jest taka dygresja znowu. Wiecie co, no bo wiadomo, na miejsce zdarzenia przyjechała karetka i słuchajcie, była do, nie wiem, za minutę, dwie od zadzwonienia. Dwie, no. Przyjechała policja. Bo taka jest procedura. Chcę wam powiedzieć, że no, zaskoczony byłem miłością tych ludzi. Taką sposobem, jak oni mnie traktowali. Mimo, że ani ci mnie nie znali. I żarty były, było wesoło, było naprawdę fajnie. Przecież ludzie są teraz przepracowani na maksa. Tu te protesty, co chwilę mieli zgłoszenia ci policjanci, że znowu tu gdzieś tam próbują zaczepiać ludzi, tu próbują się gdzieś bić, nawet dzisiaj. Tutaj ten COVID i wszystko zwariowane przez tego COVID-a, a ci goście pełni radości. Więc chcę podziękować za tych spotkanych ludzi, których imion nawet nie pamiętam. I chcę nad nimi ogłosić Boże błogosławieństwo. I nad tym młodym chłopakiem, który też mnie dzisiaj stuknął, chcę ogłosić Boże błogosławieństwo. I Panie Jezu, błogosław im i w pracy, i w życiu, i we wszystkich sprawach. I niech pełnia Twojego błogosławieństwa spoczywa na nich. I ja dziękuję, że mamy taką służbę zdrowia, w sensie takich tych ludzi w karetkach. I dziękuję, że mamy takich policjantów, bo spotkać się z Wami to był zysk. Amen. 42, już był ten psalm. Tak, tak, już był ten psalm, ale jest przepiękny. Boga żywego pragnie moja dusza. Jak łania pragnie wody ze strumieni.
Tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego. Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? Rozpływa się we mnie moja dusza, gdy wspominam, jak z tłumem kroczyłem do Bożego domu w świątecznym orszaku, wśród głosów radości i chwały. No i to jest psalm Dawidowy, który... To jest też taki moment w życiu Dawida, kiedy on wspomina to właśnie, że szedł z Arką i cieszył się, że Arka jest w Izraelu. A teraz już to jest tylko jego wspomnieniem. Ale co jest piękne u Dawida, jego dusza cały czas pragnie Boga. I może dzisiaj gdzieś przeżywasz taki dzień, że jakieś wydarzenie z Bogiem, czy doświadczenie Boga w twoim życiu jest tylko wspomnieniem. Więc na nowo zapragnij tak jak Dawid. Nie przekreślaj tego, ani nie skupiaj się na tym w narzekaniu, że już nie mogę, nie wiem, nie spotykam Boga. Doświadczasz może właśnie jakiejś pustyni. Ja też wielokrotnie doświadczam pustyni, Witek też wielokrotnie doświadcza pustyni. Ale to jest też taki piękny czas, żeby, wiecie, zobaczyć, jak bardzo pragnę Boga. Wiecie, ja kocham pustynię. Kiedy ją przeżywam, ona jest trudna, ale w tej pustyni odkrywam przepiękne rzeczy z Duchem Świętym. Odkrywam to, jak bardzo pragnę Boga, jak ja bardzo jestem spragniona Jego obecności, Jego słowa, Jego rozwiązań, Jego działania. Jak bardzo pragnę, nawet może nie tyle działania, ile po prostu najbardziej Jego. Jego obecności, Jego, właśnie Jego pragnie moja dusza. Boga żywego, Boga żywego, Boga nie takiego, który jest wspomnieniem, tylko Boga, który jest dzisiaj, który mówi o sobie jestem, który jestem, który dzisiaj jest obecny. I tak bardzo właśnie dzisiaj mnie to też tak dotknęło i podziękowałam też Bogu za ten czas, kiedy przychodzi pustynia do mojego życia. Ale też dziękuję Bogu za to, że Duch Święty, i Tobie Duchu Święty też dziękuję, że właśnie we mnie ciągle to pragnienie Boga jest coraz większe. To jest takie ciągle niezaspokojone. Jest taka pieśń, znaczy w sumie to ja już jej nie lubię, bo ciągle ją śpiewamy na uwielbieniach. Boże, Twa łaska nad nami jest, i tam refren jest: my chcemy więcej Ciebie, ale tak na modlitwie jak jestem, to śpiewam sobie ją w innych aranżacjach, puszczam to jest. Śpiewam sobie ją na inne sposoby, że właśnie ja chcę Ciebie więcej. Ja mówię o tym Bogu, że ja pragnę Ciebie więcej. Ja Ciebie chcę jeszcze więcej, żeby było, żebym już ja właśnie obumierała, to co mówi Paweł, żeby w tych przestrzeniach był właśnie Bóg. I dzisiaj też dla mnie takie doświadczenie, jak stałam pod tą karetką i nie mogłam... Ja nie mogłam wejść, bo Witek tam był na badaniu. I stałam pod tą karetką i właśnie oddawałam Bogu chwałę, wielbiłam Boga, ogłaszałam moc Jego imienia nad tymi wszystkimi, którzy tam są w tej karetce. I modliłam się właśnie stojąc pod tą karetką. I było we mnie tyle takiego pokoju, bo wiem, że dzisiaj rano na modlitwie właśnie osobistej też siedziałam jak ta łania nad strumieniem wody i napełniałam się taką Bożą obecnością. I dziękuję Bogu, że On jest tak cudownie dostępny, że On pozwala się znaleźć. Nie szukajcie Pana, dopóki pozwala się znaleźć. I to jest zawsze, to jest w każdym momencie Twojego życia, w każdej sekundzie dnia i nocy. Bóg pozwala się znaleźć. Ale to Ty musisz Go zapragnąć. I wiecie, ja sobie kiedyś miałam taki czas właśnie poznawania Słowa Bożego, sprawdzania tego i wdrażania w moje życie. I robiłam to, co mówiło Słowo, dane Słowo z dnia. I skoro taki był właśnie też psalm o tym pragnieniu, to pamiętam, jak jednego dnia nic nie piłam. Po to, żeby doświadczyć pragnienia. I to bardzo mi pomogło, bo to było też fizyczne doświadczenie mojego ciała, suchość w ustach, język, no nie jest to miłe doświadczenie, ale,
ale to było piękne takie doświadczenie. I teraz też mam taką zasadę, że dopóki nie nakarmię się słowem, to też nie jem, nie? I to jest dla mnie też piękne takie doświadczenie tego, że właśnie najpierw karmię się Bogiem i Jego obecnością, bo pragnę Boga żywego. I rozpływa się we mnie moja dusza każdego dnia, jak sobie wspominam, też patrzę na to, co Bóg robił, bo to też buduje dziękczynienie w moim sercu i dziękuję Ci Bogu, że tak poprowadził dzisiaj mojego męża i tego kierowcę, że się nic nie stało, że tak naprawdę to jest tylko obicie. I lekkie Panu. Dobicie. No i chwała co? Panu. Mam teraz stukniętego męża. Ma teraz walniętego męża. Dosłownie walniętego. Walniętego. No. A słuchajcie, jeszcze chciałem taką rzecz dopowiedzieć z tego zdarzenia, bo ona mnie tak zaintrygowała. Ten młody człowiek, gdy wyszedł, to pierwsze co, to nic Panu jest, nic Pan. To ja już będę jechał, mówi, ja się spieszę. Niech Pan nie dzwoni na policję, niech Pan nie dzwoni na policję. Ja będę jechał. I w końcu ja mówię, no dobra, to jedź, tylko mówię, pomóż mi wstać, bo ja nie jestem w stanie wstać, nie? I to, co mnie bardzo uderzyło, bo podeszło takich jeszcze dwóch, bym pijaczków powiedział, takich ludzi, jeżeli się nie mylę, no ale tak widać, że byli raczej pod wpływem i nie czuli się dobrze, było nawet czuć zapach. I słuchajcie, i oni podeszli i mnie naprawdę podnieśli. I jeden z nich i drugi byli dłużej, bo ten kierowca za chwilę pojechał, a oni ze mną zostali, jeszcze pomogli mi rzeczy z roweru pozbierać, poukładać, postawili mnie przy słupie, jak Pan się czuje. Jeden mówi, jak Pan chce, to ja mogę Panu roweru przypilnować, to jakby Pan karetką pojechał, bo widzę, że jednak będzie trzeba karetkę wezwać. Bo to wiecie, ból dopiero po jakimś czasie przychodzi, nie? Ja rozumiem, że ten chłopak nie miał tego świadomości, że ból przychodzi po jakimś czasie, ale wiecie, taka prosta zasada, no pewnie tego nie był z domu nauczony. No okej, okay, wyrządził komuś krzywdę. Mógł prostą rzecz. Ja mu mówię, słuchaj, to jak chcesz, żebym ja nie dzwonił. Ja mówię, to weź może mi rower do bagażnika, bo miał taki otwierany, że jak złożysz fotele, to włożysz. Mówię, weź mój rower do bagażnika i podwieź mnie pod dom, bo ja już na rower nie wsiądę. Bo tak mam obolałe biodro. A nie wiedziałem, co będzie dopiero za godzinę, czy za półtorej. Nie wiedziałem, że aż tak będzie bolało, nie? No i... I on, ja się spieszę, ja muszę jechać. No i pojechał. I potem, słuchajcie, policja po niego dzwoniła i tak musiał przyjechać na to miejsce zdarzenia, czyli jeszcze więcej czasu zmarnował. A najważniejsze dla mnie, brak takiego ludzkiego zachowania, nie? Taki lęk, że no okej, okay, zrobiłem coś złego, to uciekam, ale no każdemu się zdarzy, to jest wypadek. To nie zauważyłem, ja też wiele razy nie zauważyłem. Ale jak już jest jakaś sytuacja, to weź pomóż temu człowiekowi. Chodzi mi o to, że jak będziesz taką sytuację na drodze widział, czy tobie się nie daj Boże zdarzy, to przede wszystkim pamiętaj, że to jest człowiek. Nie myśl już o pieniądzach, mój samochód, mój rower, moje co. Mój mandat. Nie. Pomyśl o człowieku. Przede wszystkim pomyśl o człowieku, nie? To taka ważna rzecz, nie? I to też widzę, to się może z wiekiem nabywa. No jest to trudne. Ale warto się tego uczyć. Warto się tego uczyć, bo słuchajcie, są sytuacje, można być potem wylew wewnętrzny i tak dalej. Jak ja zacząłem ten ból narastać, mówię, w końcu nie, no muszę po karetkę zadzwonić, bo ja stąd nie pójdę. Nie? Zadzwoniłem też po sąsiada Andrzeja, żeby przywiózł mi rower, zabrał i przyjechał od razu. Mówi, jasne, nie ma problemu, taki fajny człowiek. No, dziękuję Ci, Andrzej, bardzo. Z moją żoną od razu przyjechał. No. Dobra, aklamacja, słuchajcie. Dzisiaj mamy z Mateusza 11:29, ona już była. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. To jarzmo, o którym mówi, to ewidentnie Jezus mówi o jarzmie. Jarzmo, kojarzycie, jak woły są, idą parami, są wspięte razem w jarzmo. Czyli gdy jeden wóz kręci w lewo, to drugi nie może w prawo. To drugi też musi w lewo. I chodzić z Jezusem to nic innego, jak chodzić Jego drogami. Inaczej nic innego, jak robić to, co On. Czyli jeżeli nie masz zmiennej specjalnej, nie przyszedł anioł, no bo u Maryi był nagle taki duży skręt, nie no, przed anioł i radykalnie zmienił jej życie, ale konkretną misję jej ogłosił. Ale jak nie miałeś takiej sytuacji, nie przyszedł anioł, nie masz konkretnej misji, to rób to, co Jezus. Chodził, głosił słowo, uzdrawiał, wskrzeszał, wypędzał złe duchy. Rób to. A jeśli nie wiesz jeszcze jak, no to zapraszamy
w internecie dużo sposobów, ale też do szkoły nowej ewangelizacji, by się uczyć, czy uczyć się od ludzi, którzy to robią. My z czasem też może taki kurs zrobimy, seminarium wiary drugiego stopnia w internecie, nie? Mhm. O, tu przy okazji mogę polecić tą pomarańczową płytę Wilkołasce, tam jest trochę o tym, jak to odkrywać. Dobra, więc Jezus dalej mówi, jestem cichy i pokornego serca. Mówi, ja nie będę krzyczał, ja nie będę, nie? To jest to dokładnie to, co Izajasz. Trzciny nadłamane nie złamie, knota tlącego się nie dogasi. On taki jest, jest cichy i pokornego serca. To nie znaczy, że też o swoje walczy. Pamiętacie, jak się w świątyni wkurzył, czy jak zawołał do ludzi w 7 rozdziale Jana, kto jest spragniony, jak przyjdzie, zawołał donośnym głosem, wykrzyczał to do ludzi. Dlaczego? Bo to było ważne. Bo to było ważne, więc on miał emocje. To nie, że był taką lelum po lelum, bezemocyjne, tylko jak się wkurzył, to się wkurzył, a jak się bawił, to się bawił. To tam ile tych tysięcy litrów wina? 700 litrów wina zrobił, bo była zabawa jako dolewka, nie? No, dobra. Ewangelia, Łukasz 14 rozdział. I to będzie pierwszy werset, a potem 7-11. To ty przeczytasz, Konie? Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich. Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił i powie ci, ustąp temu miejsca, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci, przyjacielu, przesiądź się wyżej i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Zobaczcie znowuż takie dwie rzeczy. Pierwsza to jest kolejna Ewangelia z rzędu, kiedy to faryzeusze znowu w szabat próbują znaleźć haka na Jezusa. Tak było wczoraj, nie? Tak było tam wcześniej. No i co chwilę, to jest ich po prostu standardowy patent. No to pochwyćmy go, że w szabat coś robi, nie? Więc już przyszli. No i teraz, a Jezus tu jest taką fajną naukę daje, nie? Gdy zobaczył, że oni sobie na tej uczcie zajmują pierwsze miejsca. I wiecie co? On tutaj nie żartuje. On mówi o takiej właśnie pokorze. No ja mogę tu wspomnieć jedną rzecz, Sylwia zresztą też, jak John Baszobora, myśmy mieli z nim rekolekcje, któreś tam już. Ja już nie pamiętam, gdzie one były w Toruniu, czy gdzie one były. Ale pamiętam taką scenę, że trzeba było krzesła pozbierać po imprezie trzydniowej, gdzie od rana do wieczora głosił. No i zaczęliśmy składać krzesła. Ja patrzę, John też przyszedł i składał krzesła z nami. Mimo, że już jest starszym człowiekiem, mimo, że jest kapłanem, mimo, że jest tym, który prowadzi te rekolekcje, mimo, że wypędza złe duchy, wskrzesza umarłych, ale to zbiera krzesło. I widzę taką często cechę we wspólnotach, że ludzie mówią, my, jak są, że no nie, ja nie będę takich rzeczy robił, od tego są inni, nie? To ja, nie, ja jestem do lepszych rzeczy stworzony, ja jestem z lepszej gliny ulepiony. Znaczy tak może nie mówią, ale tak się zachowują, nie? I tu Jezus nie kłamie, mówi usiądź na mniej zaszczytnym miejscu, najwyżej Pan domu powie przesiądź się wyżej, przyjacielu. I to oczywiście Jezus też powiedział to a propos nieba, nie? Że przesiądź się wyżej, czyli jak będziesz tu pokornie żył, to znaczy, że nie będziesz nic robił, nie, będziesz robił, tylko nie będziesz na siebie wskazywał w tym wszystkim, tylko na Boga, będziesz tu pokorny w tym, co czynisz, to któregoś dnia dostąpisz tego, przesiądź się wyżej. Tak Bóg robi. I ja tego doświadczyłem i w taki sposób, jak tu jest, w jakimś miejscu i doświadczyłem w innych sytuacjach życia i wierzę, że gdzieś to Bóg też pozwoli doświadczyć w przyszłości. Przyjacielu, przesiądź się wyżej. Ale też doświadczyłem w drugą stronę, gdy byłem właśnie niepokorny i zostałem poniżony. Więc jak ktoś się za bardzo wywyższa we wspólnocie, to też ogłoś na nim Boże błogosławieństwo. Bóg da mu sytuację, która go wychowa. Dlaczego? Bo Bogu zależy na każdym z nas. Bóg chce, byśmy byli wspaniali i cudowni i gotowi na to,
by On mógł nas przesiąść wyżej i być razem w niebie. To, o czym marzył święty Paweł dzisiaj w liście do Filipian. Mnie tak dzisiaj dotknęło to słowo też w zakresie właśnie taką piękną szkołą pokory jest dla mnie zawsze strefa mocy. I tam to jest piękna szkoła, bo każdy z nas ma tam swoje zadania do zrobienia, ale pracy jest tak dużo, że to jest ponad, po prostu ponad to, co człowiek może przez ten czas zrobić, też jesteśmy tam ograniczeni czasem, miejscem, różnymi sytuacjami i dla mnie jest to zawsze takie piękne, jak idziemy i sobie pomagamy. Oczywiście kto chce, tak, to też widzimy, kto nie, a kto tak. Ale niezależnie od tego, jakie ktoś ma zadanie, czy jest na scenie, czy jest za sceną, czy jest przed sceną, czy po prostu, to idziemy w dane miejsce i pomagamy. I dla mnie zawsze jest to taka piękna szkoła pokory. Dla mnie, ale też patrzę na innych właśnie, jak wzrastają, bo na koniec tej strefy mocy widać, że to są już ludzie wypróbowani, że to już są ludzie w innym miejscu, z innym sercem, z innym patrzeniem i na pierwszym miejscu nie jestem już ja, czy moje ja, tylko jest ta miłość bliźniego. To dla mnie jest taki piękny czas. Tak właśnie mi się dzisiaj to skojarzyło z naszą strefą mocy. Dziękuję Panu za to. Amen. Chwała Panu. Amen. Chwała Panu. To Ojcze, dziękujemy za dzisiejszy dzień. Za Twoje słowo, którym się karmimy, za doświadczenia, także te trudne, ale za to, że Ty z nich piękne rzeczy wyciągasz, za poznanych ludzi dzisiaj, Panie, to jest za te 47 km, które się udało zrobić. Dziękuję za moją kochającą żonę, za moje dzieci, Panie, też za siostrę, która jedzie, żeby też tu ze mną być w tym czasie, bo my nie dojechaliśmy do niej. Dziękuję Ci, Panie, za wszystkich widzów Antidotum. Dziękuję Ci, Panie, za to, że tych ludzi stawiasz poniekąd na drodze naszego życia, choć nie znamy się. Dziękuję, że robisz jakieś dobre dzieła przez to, Panie, i dziękuję Ci. I Panie, niech Twoje błogosławieństwo przenika nas teraz. A teraz, bracia i siostry, jeśli dotrwaj do tego miejsca, ja Ciebie chcę poprosić, wyciągnij rękę w moją stronę i pomóc się o moje biodro mocno stłuczone, no. Panie, napuchnięte z przodu i z tyłu. Mocą Twojego imienia, Jezus, ogłaszam, Panie, pełni Twojego błogosławieństwa w tym biodrze, Panie, w tym ciele. Nie tylko, co jest w samym biodrze, ale też i wokół biodra, Panie. Ogłaszam w całym ciele, Panie, Twoje błogosławieństwo. Niech teraz na mocy minie Jezus i na mocy świętej krwi Jezusa, przez moc świętej krwi Jezusa odchodzą wszelkie ciemności, a przychodzi, Panie, Twoja światłość. Niech Twoja chwała, Panie, wypełnia teraz ciało mojego męża. Niech Twoja chwała, Panie, porusza się w jego ciele, uzdrawia go i wzmacnia. I też mocą potężnego imienia Jezus ogłaszam pełnię błogosławieństwa, pełnię zdrowia w ciele mojego męża. Amen. Amen. I też, Panie, nad wszystkimi, którzy to oglądają, też, ich choroby, Panie, oddajemy, ich problemy, ich ciała. I, Panie, przyjdź tam wszędzie z ogniem miłości i mocy. I ogłaszamy tam Twoje błogosławieństwo i Twoje uzdrowienie, Panie. I Bóg do kogoś przychodzi do prawej kostki chorej, uzdrawia komuś kostkę. Bóg, chwała Ci, Panie. Kogoś przychodzi z wrzodami żołądka. Chwała Ci, Panie, że to uzdrawiasz. Też jest dziecko, które się urodziło i ta żółtaczka się bardzo długo już przedłuża. Się martwicie. Pan Bóg przychodzi z uzdrowieniem. Chwała Ci, Jezu. Też umiera COVID w czyimś ciele. Będzie kolejny uzdrowieniec. Ogląda to i Bóg go teraz właśnie uzdrawia. I radykalnie się zmienia jego zdrowie. Chwała Ci, Panie. I też Pan przychodzi do mężczyzny, który żył w sposób bardzo taki rozwiązły i nabawił się choroby wenerycznej. Pan Bóg Ciebie teraz uzdrawia. Chwała Ci, Jezu. Chwała Ci, Jezu. Chwała Tobie, Panie. Pan przychodzi też do osoby, która bardzo często miała zapalenie ucha. Bóg uzdrawia. Bóg uzdrawia Twoje ucho. No to już nie będziesz mieć żadnych zapaleń. Chwała Ci, Panie. Też mam obraz wrzodów na ciele. Pan Bóg też przychodzi do osoby i leczy to Twoje ciało, Twoją skórę. Chwała Ci, Panie. Też Pan przychodzi z taką mocą miłości do małżeństwa, które
Dzisiaj tak naprawdę już na ostatnim włosku wisiało i już dzisiaj mieliście się rozstać, a Bóg przychodzi do was i leczy was swoją miłością też i wzmacnia waszą małżeńską miłość. Chwała Ci, Panie. O tak, Panie, jest Tobie wszelka chwała i wszelka cześć. Bądź Panie uwielbiony i błogosławiony na wieki wieków. Amen. Pan leczy też wypadanie włosów. Amen. Amen. I słuchajcie, chcemy też ogłosić Boże błogosławieństwo nad siecią nieba w mieście, bo dzisiaj mieliśmy się spotkać, by coś przedsięwziąć w tej sprawie, a widzicie, jesteśmy w domu. No bo COVID wiadomo, że wyłączył lokale, jest teraz kłopot. Więc Panie Jezu, ogłaszamy też nad każdym niebem Twoje błogosławieństwo w każdej sferze finansowej, każdej innej, Panie. I prosimy Cię, by Twoje błogosławieństwo były z tymi niebami. Panie, jeśli to prawdziwe jest Twoje dzieło, to niech ono prawdziwie będzie przez Ciebie chronione. Niech tą kolejną bitwę stoczy z wynikiem pozytywnym. Amen. To cóż, bracia i siostry, do zobaczenia w poniedziałek, bo jutro niedziela. Jutro będę miał mszę online na pewno, no chyba, że stanie się cud. O, Pan Jezu, no mnie neguje, bo na razie nawet przewrócić się w tym łóżku nie umiem. Z bólu. No, przyjmuję zdrowie. Tak, jakby ktoś miał rentgen w domu, to możecie mi przy okazji zaprosić, chętnie zrobiłbym. W końcu wiedział, co tam jest. Pa, pa! Z Bogiem. Z Bogiem. Wielbię Cię, wspaniałego Boga, widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,